Cześć! Z tej strony pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy w kuchni. Kuchnia to miejsce, gdzie wszystko się zaczyna. Trochę jak dobra impreza. Zaczyna się i kończy właśnie w kuchni. Tu powstaje fundament mocy naszego organizmu. Dania i potrawy, słowem jedzenie. Żywność to substancja lub produkt przeznaczony do spożycia przez ludzi. Produktami spożywczymi są wszystkie te rzeczy. Po odpowiedniej obróbce, dodaniu przypraw i innego dobra powstają z nich potrawy. A żywność może zawierać wiele składników pokarmowych. A to są substancje, czyli chemia. I tu wchodzę dumnie ja, cały na żółto. Opowiem wam o tych substancjach. Dzielimy je na odżywcze i nieodżywcze. Skupimy się jednak na tych odżywczych, bo to one po strawieniu i wchłonięciu zostaną wykorzystane przez nasz organizm jako materiał budulcowy, źródło energii czy czynniki regulujące procesy życiowe. Czyli wiadomo, jest moc i takie tam. A teraz odpowiedzmy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co w ogóle jemy? Bo wszyscy lubimy dobre jedzenie. Nie ma co ukrywać. Jemy, bo jeść lubimy. Należy jednak pamiętać, że powinniśmy jeść z głową. Pamiętajmy, że jedzenie to nie tylko przyjemność. Jedzenie powinno dostarczać naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych do jego pracy składników odżywczych. Są to węglowodany, inaczej cukry, białka, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne. Mają one trzy role w naszym organizmie. Budulcową, tworzą, odtwarzają, regenerują tkanki. Energetyczną, dostarczają energii naszemu organizmowi i regulującą. W ogóle regulują to, co w naszym ciele piszczy. No to teraz zapraszam was do mojej norki. I pyk! Już jesteśmy w norce. Czas na trochę wiedzy. Zaskoczyłem was? Myśleliście, że to koniec, a przed nami dopiero prawdziwe A, B, C odżywiania. Wybrałem dla was kilka literek. Resztę alfabetu przerobicie sami. Chyba chcecie dobrze wiedzieć, z czym to się je. W jak węglowodany. Pewnie myślicie, że jestem teraz w swoim żywiole, bo mogę wam opowiedzieć o organicznych związkach chemicznych złożonych z atomów węgla, wodoru i tlenu. To zabrzmiało groźnie. Czyli tak, jestem w swoim żywiole. Ale mamy się teraz obawiać potoku trudnych słów, pojęć i wzorów? Spokojnie. Wiem, że za dużo skomplikowanych zwrotów naraz to za dużo skomplikowanych zwrotów naraz. Więc może zacznijmy inaczej. Węglowodany są jak paliwo dla naszego organizmu. To jedno z podstawowych źródeł energii. Co by było, gdyby ich zabrakło? Tak, byłaby tragedia. Pusty bak, silnik stoi i co dalej? Nic, pozostaje laweta. A przyjazd lawety może nas sporo kosztować. Węglowodany dzielimy na dwa sposoby ze względu na budowę, czyli na węglowodany proste i złożone. I w oparciu o podatność na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego i ich wpływ na stężenie glukozy we krwi, czyli mamy. Węglowodany przyswajalne, które wchłaniają się w jelicie cienkim i ciągle im się śpieszy. Dlatego szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Węglowodany przyswajalne, które również podlegają trawieniu i wchłanianiu w jelicie cienkim, natomiast nieco ociągają się z podnoszeniem poziomu glukozy we krwi. I węglowodany zupełnie nieprzyswajalne, które po spożyciu nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim i nie podnoszą poziomu glukozy. Głównym źródłem węglowodanów w diecie są produkty zbożowe, owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne, różne soki, miód pszczeli, cukier i wyroby cukiernicze. Ej, ziomuś, nie galopuj tak. Myślisz, że to wszystko da się od tak zapamiętać? Zwariował. W sumie racja. To może tak. Podsumowując, jesteśmy jak ten samochód, który bez paliwa jakoś specjalnie daleko nie zajedzie, no bo umówmy się, tak naprawdę nawet nie ruszy, a węglowodany są jak paliwo. Pełnią bardzo ważną rolę w naszym organizmie i odpowiadają za to, że w ogóle jedziemy. Nie ma węglowodanów, nie ma siły.
Uzyskana z nich energia służy m.in. do utrzymania ciepłoty ciała, pracy narządów wewnętrznych oraz aktywności. Wiadomo jednak, że co za dużo, to niezdrowo. Nadmiar węglowodanów może być przyczyną nadwagi, otyłości, miażdżycy, cukrzycy typu drugiego czy próchnicy. No dobra, Kolo, to teraz jedziemy dalej z tym alfabetem. Okej. T. Jak tłuszcze. Wydaje się Wam, że to wcale nie brzmi dumnie? Błąd. Tłuszcze są bardzo potrzebne i dobrze jest się z nimi kumplować. W granicach rozsądku oczywiście. Tłuszcze to grupa składników nazywanych chemicznie lipidami. To również produkty spożywcze, które je zawierają. Większość tłuszczów nie ma zapachu i nie rozpuszcza się w wodzie. Są one grupą związków chemicznych o bardzo zróżnicowanej budowie. Darujmy sobie dzisiaj jednak omawianie ich chemicznej struktury. Chociaż pamiętajcie, to Was nie ominie. No sorry. Przejdźmy do rzeczy. No właśnie, bo znowu zaczynasz się trochę zapędzać z tym wykładem. Okej. Tłuszcze dzielimy ze względu na pochodzenie, czyli tłuszcze roślinne, zwierzęce, sztuczne i modyfikowane, a także ze względu na stan skupienia, czyli stałe, płynne i półpłynne. To trochę jak z kotami. Zobaczcie zresztą, koty dzielimy na stałe, płynne, półpłynne. W tłuszczach ciekłych przeważają nienasycone kwasy tłuszczowe, a w stałych nasycone. Jednak to kwasy tłuszczowe nienasycone są szczególnie dla nas cenne. Są nam niezbędne do utrzymania dobrego zdrowia. Znajdziemy je w olejach roślinnych i tłustych morskich rybach. Rozumiem, że dobrze jest dobrze jeść, ale naprawdę tyle trzeba zapamiętać. Wiem. No, taki life. Ale naprawdę warto mieć też świadomość, że co za tłusto, to niezdrowo. Jak spożywamy za dużo tłuszczu, to jesteśmy bardzo okrutni dla swoich ciał. Nadmiar tłuszczu w diecie zwiększa ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości, które mogą wywoływać wiele innych chorób. Nie trudno się domyślić, że takie otłuszczone środowisko, ten nasz za duży tłuszczowy kombinezonik, to wymarzone miejsce do rozwoju dla nadciśnienia tętniczego, udarów czy nowotworów. Po co dawać im takie pole do manewru? No pewnie. Nie dawać! To teraz B jak białka. Bez białek nie ma życia. Serio, bez nich budowa i właściwe funkcjonowanie każdej z komórek naszego ciała byłoby niemożliwe. Te duże związki chemiczne o złożonej strukturze zbudowane z aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami nazywanymi peptydowymi to naprawdę tęgesy życia. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są te wszystkie. Białka są jak puzzle, jest ich tyle i każde ma swoją rolę. Dzielimy je ze względu na budowę i skład, czyli kształt i obrazek. Białka są proste i złożone. Znowu, trochę jak te puzzle, niby proste, ale jednak złożone. Białka wchodzą w skład niemal wszystkich produktów spożywczych, ale ich wartość biologiczna jest bardzo różna. Największą mają białka pochodzące z produktów zwierzęcych, takich jak jaja, produkty mleczne, mięso i ryby. Maciek, Kasia, Angelika, jesteście wege? I doszły Was słuchy, że białka z produktów roślinnych mają nieco gorszy skład aminokwasowy w porównaniu z produktami zwierzęcymi? No cóż, to prawda, ale jeżeli postawicie na różnorodność, dostarczycie swojemu organizmowi wszystkich niezbędnych aminokwasów, których potrzebuje. Białka biorą udział w budowie oraz odnowie wszystkich tkanek ciała, ponieważ nasz organizm wciąż pracuje, nawet kiedy Ty śpisz. On nie. Buduje nowe i odbudowuje zużyte białka regulatorowe i komórki. Zaraz. Czyli ten nasz organizm to taki pracuś. Nawet jak odpoczywa, to coś kombinuje. No nie? Dokładnie tak. Zawsze ma coś do roboty. To jeden wielki plac budowy. No, ale wróćmy do białek. To one budują mięśnie szkieletowe i gładkie. Mają swój udział w procesie widzenia, wchodzą w skład wielu enzymów i hormonów, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz odgrywają kluczową rolę w pracy układu odpornościowego i w transporcie tlenu, niektórych witamin i składników mineralnych. Pamiętajcie, żeby białek nigdy nie zabrakło, ale ich nadmiar też nie jest okej. Czyli co za dużo, to niezdrowo, a co za mało, to też niedobrze. Dobrze mówisz. Ale pogadał, co? Czas odsapnąć. Przerwa! To jest to, co lubię w szkolnym życiu najbardziej. Do zobaczenia w drugiej części belferskiego abecadła.